Zapraszamy teraz Zuzię Janicką. Thank you.
mamy teraz Izabelę i Adama Krygier do pięknej piosenki, którą nam zaśpiewają zaraz. Czerwonych gitar i ta młodzież jak pięknie wykonuje. Zapraszamy wszystkich młodych artystów, wykonawców do nas. Czekolady nie za dużo, ale nam chodzi o ich zęby, żeby tylko spróbowali, a żeby sobie zęby nie poprzedli. Ale dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Może ktoś z Państwa chce zabrać głos, to zapraszamy. Ja mam rozpocząć, tak? Szanowni Państwo, drodzy jubilaci, dominium, samo słowo, oznacza posiadłość ziemską, dominium słask, czyli posiadłość ziemska słask, ale świetnie, że pracujecie, że rozwijacie się i ta wasza działalność rozwinęła się poza tą posiadłość ziemską słask, bo jesteście znani w całej gminie. Mi jest też bardzo miło, bo reprezentujecie także powiat koliński na arenie różnych wydarzeń,
Także świetna robota, gratuluję. No i życzę pomyślności w dalszym działaniu. Na ręce, no myślę, ojca tego sukcesu, jak tu już powiedziano, aby to dominium się rozwijało, no na arenie już chyba teraz to już Wielkopolski, no i Ogólnopolsko, tak mi się wydaje. Także wam tego życzę, abyśmy się spotykali dalej na takich fantastycznych uroczystościach i upajali się tą kulturą. Wszystkiego dobrego na ręce pana Wiesława Czai, pamiątkowa statuetka. Panie przewodniczący, dziękuję. Ja muszę tutaj dopowiedzieć, panie Sławku, na ręce ojca dyrektora. Nie, żadnych skojarzeń, szanowni państwo, żadnych skojarzeń. Jak sam wiesia, to on raczej z dala od ojca dyrektora. Tak. To jest właśnie jeden z tych naszych mieszkańców, Sławomir Ławnicza, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego, który bardzo nas tu inspirował, żeby ten chór powstał. I zapraszamy Sławek na próby. Każdy poniedziałek. Przecież też wiemy dobrze, że śpiewasz nieźle, także zapraszamy. Drodzy jubilaci, szanowni państwo, ja w imieniu samorządowców i pani Gosia Kicińska w imieniu wójta i pracowników Urzędu Gminy Pszczkowie chcieliśmy złożyć dostojnym jubilatom życzenia połączone z gratulacjami. Prosiłbym panią Gosię o przeczytanie tych gratulacji w imieniu wójta, skarbnik gminy pani Barbary Fabiszak, no i jeszcze ja jestem też tam podpisany na tej gratulacji. Bardzo proszę panią Gosię o przeczytanie. No, pani ma tego tak dużo. No to tak, drogi Dominik, z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia Chóru Dominik składamy państwu wyrazy uznania za wieloletnią działalność chóralną i realizowanie swojej muzycznej pasji. Życzymy całemu chórowi dużo zdrowia, niesłabnącego zapału do muzykowania i wielu sukcesów. Niech pieśń łączy was mocnymi więzami. Ja jeszcze od siebie chciałem dodać parę słów, tylko żeby nie przedłużać tej dzisiejszej uroczystości. Chciałem powiedzieć tak. Skromne jubileum, bo tylko 5 lat, ale zobaczcie państwo, jak olbrzymi repertuar, którym się cieszy chór Dominium. Słyszeliśmy z ust prowadzących, gdzie byli ze swoimi koncertami. Prawie w całym powiecie, a może i w całym, wszędzie, we wszystkich gminach. Reprezentują naszą gminę, są takimi ambasadorami naszej gminy w powiecie. Mam nadzieję, że... Przechodzą mnie dreszcze. Niech pan mówi, panie przewodniczący. Panie dyrektorze, będzie dobrze. Życzę państwu, żeby wasza działalność rozkwitała cały czas, żebyście mogli ze swoimi koncertami, ze swoim repertuarem jeździć jeszcze dalej, do województwa, a kto wie, czy nie do Warszawy. Wiemy, że jeździcie ze swoimi koncertami na dożynki, które są no, szeroko reprezentowane przez cały powiat. To, że śpiewacie w kościele, gdzie może potwierdzić każdy z naszych proboszczów w naszej gminie, to jest fakt. To, że śpiewacie na uroczystościach patriotycznych w naszej gminie, to też to jest prawda. Śpiewacie różne pieśni, patriotyczne, kościelne, wesołe, żołnierskie. No byliśmy na waszych koncertach, jest to, no dla nas jest to wielka radość, że możemy usłyszeć chór z naszej gminy pod dyrekcją oczywiście pana Sławka Faliszewskiego. Dziękuję bardzo panie. Panie dyrektorem, kolega Wiesław Czaj jest, pan jest dyrygentem, przepraszam, mylę się. Dyrektor to Wiesław Czaj. Szanowni państwo, bardzo ciepłe słowa ze strony kolegi Romana Jakubowicza, przewodniczącego Rady Gminy. Otrzymał różyczkę jako przewodniczący naszej Rady Gminy, ale są wśród nas jeszcze pozostali przedstawiciele z samorządu terytorialnego. Jest radna pani Zofia Kruszyńska, są radni Janusz Nowak, Jan Gośka, Mirosław Kupacki, no i ja. Także no, Roman otrzymał przewodniczący tę różyczkę, ale to jest dla wszystkich samorządowców. Myślę, że pani
dyrektor Monika Łukasiewicz jeszcze jest jakby radną, bo my jeszcze... Miałem o tym powiedzieć. Nie dostaliśmy, je też jeszcze ją traktujemy jako... Miałem o tym powiedzieć, że była radną pani Monika Łukasiewicz, obecnie pełni funkcję dyrektora naszej szkoły podstawowej imienia Kornela Wawrzyńskiego. Ale już tam czeka w kolejce, to może coś jeszcze powiem. Na pewno. Także ja już nie przedłużam. Dziękuję. Życzę Państwu dalszych sukcesów, żebyśmy o Was słyszeli w telewizji, w radio i gdzie tylko jest to możliwe. Bardzo dziękuję. Muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot wyobraźni i wszelkie życie. Z okazji jubileuszu pięciolecia istnienia Gminnego Chóru Dominu w imieniu pracowników oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku składam serdeczne życzenia i gratulacje. W tym wyjątkowym i symbolicznym dniu pragnę wyrazić uznanie dla Państwa dotychczasowej działalności artystycznej. Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, nowych twórczych pomysłów oraz rozwijania swoich pasji, aby świętowany jubileusz stał się powodem do zadowolenia, jak również bodźcem do dalszego działania. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Pani Dyrektor. Dziękuję. A my tutaj korzystamy z okazji, że jest z nami nowa Pani Dyrektor. Także Pani Dyrektor, my się uśmiechamy już. Tak się skończy pandemia. Nam sali na próby na okres zimy. Gdy się skończy pandemia, to dziękujemy z góry. Dobrze, dziękujemy. Pracownia Sławska bardzo gratuluję i życzymy kolejnych sukcesów. Ale świt. Super. Proszę bardzo. Stowarzyszenie Pracownia Sławska. Pamiątka będziemy mieli. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy nam za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, w czasie której dzielicie się Państwo radością śpiewania, radością świętowania jubileuszu pięciolecia istnienia Chóru Dominium. My jesteśmy tutaj po to, żeby pomnożyć tę radość. 5 lat to może rzeczywiście niewiele, ale myślę, że to jest bardzo dobry początek do tego, żeby świętować 10-15-lecie i kolejne jubileusze, tym bardziej, że członkom chóru, jak widać, zapału, energii i werwy nie brakuje. Zawsze z każdym przedsięwzięciem jest tak, że musi być pomysł, musi się narodzić pomysł. Potem jest działanie, o czym słyszeliśmy, że stało się, został pomysł wdrożony w życie, Chór Dominium powstał. Potem jest potrzebna ciężka praca, dziesiątki godzin prób, zaangażowanie, ale też wiara, że się uda. Po drodze, jak z każdym przedsięwzięciem, są trudności, ale myślę, że też są piękne chwile, chwilę uniesień, kiedy udaje się wielu głosom zabrzmieć jak jeden i wyśpiewać całą gamę dźwięków i przepięknych pieśni, które słuchaliśmy, bo repertuar Dominium jest rzeczywiście bardzo szeroki. I słyszeliśmy i piesiadne pieśni, i kościelne, i patriotyczne. I Chór Dominium zawsze odpowiadał na potrzebę sytuacji, chwili, wydarzenia. Śpiew choralny był również w ciągu tych 5 lat obecny w naszej szkole. Swoją obecnością w szkole potwierdziliście słowa Państwo, że muzyka łączy pokolenia, ale również uczy, wychowuje, pokazuje, że może być sposobem na życie. Anna German kiedyś powiedziała, że życie to jest śpiew, ale może być też sposobem na polepszenie jakości życia. Ja chciałam podziękować za obecność w szkole, za to, że Państwo byliście z nami i dla nas i na wielu uroczystościach szkolnych byliście bardzo miłym i atrakcyjnym punktem programu.
Życzymy Państwu wytrwałości, tak żeby można było świętować kolejne jubileusze, ale również radości w przygodzie z muzyką, samych czystych dźwięków, oczywiście niesłabnącego entuzjazmu dla dyrygenta, akompaniatora i duszy tego chóru dla Pana Sławka. Życzymy wielu braw i bisów, bo one są potrzebne i rzeczywiście sprawiają satysfakcję. No i również życzymy mile wspólnie spędzonego czasu. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Dziękuję bardzo. Proszę Panie, pozwolę sobie wielkie gratulacje z okazji tej piątej rocznicy. Chciałem Wam pogratulować i podziękować za to, że wnosicie tak wiele radości, muzyki, śpiewu do naszej społeczności. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu Maziarzom swego czasu. Tego co wiem, to Pani Iwona Maziarz była dyrektor naszej szkoły podstawowej. Też była chórzystką w chórze kościelnym w Gosławicach. I po którymś tam naszym występie powiedziała nam, że robimy postępy. No. Z jej ust takie coś usłyszeć, to już było też podniesienie nas na dół. Pięknie Wam to wszystko nadal wychodzi. Życzymy, żeby muzyka nigdy nie zamilkła w Waszym życiu. Muzyka łagodzi obyczaje, a chór to wspólnota. I akceptacja może mniejszych czy większych talentów. A kto śpiewa przy pracy, dlatego dla niego nie jest ona udręką. Życzymy dalej sukcesu. Ja tylko dodam jeszcze, że serdecznie dziękujemy tutaj z Panią Prezes za zaproszenie. Jestem bardzo dumna, że chór Dominium jest pod patronatem Biblioteki Publicznej w Żgowie. Szanowni Państwo wiedzą, że ja kocham śpiew, kocham taniec, kocham muzykę. Grajcie, śpiewajcie do końca świata i jeszcze jeden dzień, bo muzyka łagodzi obyczaje, bo muzyka umila nam życie, pasuje do wszystkiego. Dziękuję bardzo. Zapraszamy albo w sopranach, albo w altach, jak Pani śpiewa. Kwiatka pozwolę sobie przekazać żonie Pana Sławka, której bardzo dziękuję za cierpliwość. Bo wiem, jaką pracę on wykonuje i jak często go nie ma w domu. Jeszcze dodam, że inauguracja roku akademickiego, od kiedy chór istnieje, zawsze jest uświetniona koncertem. I liczę na to, że następna, która odbędzie się w środę o godzinie 16 w Szkole Podstawowej w Żgowie, również zaszczyci nas chór swoim koncertem. Obiecujemy, że będziemy na pewno. Czy ktoś jeszcze? Szanowni Państwo, po tej uczcie duchowej zapraszamy teraz na skromny poczęstunek. Będzie coś dla ciała. Zachęcamy także do wpisywania się do naszej kroniki chóru oraz podziwiania slajdów, które będzie wyświetlał Pan Michał Rek w trakcie trwania naszej uroczystości. W tym, co będzie wyświetlał Michał, nie ma wszystkich naszych występów. Jak mówiliśmy, 64 występy już mieliśmy, ale nie wszędzie z nami jeździli fotoreporterzy. A teraz zapraszamy na obiad, a po obiedzie będziemy zapraszali Państwa na drugą część występu chóru. Życzymy smacznego. Smacznego i wesołej zabawy. Bawcie się Państwo do białego rana z nami. Musimy ten dzień uczcić.